Michał nie planuje związać swojej przyszłości z pracą tłumacza. Hanna połączyła swoje hobby z pracą i otworzyła własną firmę. Kurs językowy łączy naukę gramatyki z nauką słownictwa biznesowego. Od dziecka mówiłam po francusku, i dlatego związałam swoje studia i pracę z tym językiem. Mój współlokator biegle mówi w kilku językach. Dobrze mówię po słowacku, ale nigdy nie pisałam w tym języku. Moja kuzynka zna niemiecki, ale dobrze porozumiewa się też w arabskim. On biegle włada dwoma językami obcymi. Posługuje się językiem hiszpańskim tak dobrze, jak jego rodowici użytkownicy. Arystarch posłużył się swoimi znajomościami, żeby szybciej załatwić sprawę w urzędzie. Michał powiedział, że podstawy każdego języka jest w stanie opanować w miesiąc. Genialny chłopiec w dwa tygodnie opanował podstawy programowania. Obawiam się, że nigdy nie przyswoje języka tureckiego na zaawansowanym poziomie.